Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Te słowa usłyszymy dzisiaj z ust Chrystusa. Nawracajcie się, a nawracanie trzeba zacząć od zmiany myślenia, metanoia. Trzeba zacząć inaczej myśleć. Ciągle mamy te pogańskie odruchy myślowe, że zabraknie pieniędzy, że mnie wyrzucą ze studiów, że nie dam rady, że jestem beznadziejny, że inni są lepsi. Te szatańskie odruchy myślowe i po to się gromadzimy po raz kolejny na mszy świętej, żeby nasiąkać Bogiem, żeby nasiąkać mentalnością Królestwa Niebieskiego, żeby w tej mszy świętej usłyszeć te słowa: jesteś dla mnie ważny, bardzo ważny. Po to przychodzimy, z niedowierzaniem słuchamy tych treści. Ja, Panie Boże, no niby to wiem, ale czy to jest prawda? Niech przez tę mszę świętą to słowo Boga Ojca, naszego tatusia w niebie dotrze do naszych serc. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, za to, że pokładamy nadzieję w pieniądzu, ufności drugim człowieku, ukochanym, ukochanej, a często Pan Bóg jest gdzieś tam w rezerwie, wzywany tylko wtedy, gdy nasze pogańskie sposoby radzenia sobie z życiem zawodzą. Przeprośmy za to z serca naszego Mistrza i Pana. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Dziś jesteśmy świadkami pierwszych apostolskich powołań. Bóg powołuje mężczyzn. Teraz oni są potrzebni. Maryja swoją misję w dużym stopniu spełniła przez 30 lat. Jeszcze wróci, jeszcze będzie apostołów ratować. Kobiety będą potrzebne w poranek wielkanocny, ale teraz potrzeba mężczyzn. Teraz Jezus potrzebuje swoich najbliższych współpracowników tego zalążku struktury Kościoła Świętego i powołuje rybaków. Kiedyś to mówiłem, ale przypomnę, bardzo lubię o tym mówić i o tym rozmyślać, dlaczego to byli rybacy. Pewnie wszystkiego nie powiem, bo nie wiem, ale to jest nieprawdopodobne, że jak Jezus to sprytnie zrobił, wybrał mężczyzn, którzy całe życie poświęcają sprawom niewidzialnym. Łowią niewidzialne. Państwo widzieliście, ja to często odwołuję się do tych przykładów, tych facetów stojących w Wiśle o 6 rano w wodzie po pas, papieros w jednym ręku, wędka w drugiej i gapią się w niewidzialne i wierzą, że tu jest jakaś ryba, że ona gdzieś pływa, może jest pod mostem Trzaskonobrowskim, ale do Gdańskiego przypłynie i oni na nią czekają. Ciągle wam to mówię, nie patrzcie na widzialne. Przecież gdyby wziąć jakiegoś kosmitę i tak pokazać mu wędkarzy, to by nie wiedział, o co chodzi. To co oni robią? To by powiedział, to jest jakaś taka gra. W spławiki chyba grają. Czyli spławik ładnie, no bo oni widzą tylko spławiki. Kto ten wygra, czyli spławik dalej odpłynie, czyli który spławik ładne kółko zatoczy ładniejsze. Byśmy wiedzieli, głupko, oni łowią ryby. Jakie ryby? Ja nie widzę żadnych ryb.
Dlatego to do Państwa mówię, bo my ciągle patrzymy się na rzeczy widzialne. Już Wam to mówiłem wiele razy. Przychodzi ktoś, mówi, proszę księdza, mój chłopak zadzwonił, ja nie odebrałam, przyjechał, ale był trochę wcięty. Następnego dnia przeprosił, przysłał SMS. Ja mówię, dziewczyno, opowiadasz mi o spławiku, jak ryby. Człowiek, to co mówi, jego ciało, jego wygląd jest spławikiem. Mistrzowie wędkarstwa patrzą na spławik i mówią, jest, płotka, dziobie mi przynętę. Popatrz na swoją żonę i bądź takim dobrym rybakiem, że powiedz, szatan się do niej dobiera. Widzę to w jej oczach. Spławik się przechyli, spławik się położy. Dobry wędkarz doskonale wie, co się dzieje tam, 5 metrów pod wodą. Jeśli będziesz dobrym wędkarzem, chrześcijaninem, będziesz wiedział, co się dzieje 5 metrów pod wodą duszy twojego męża. Nieraz mówimy, o spławik się położył, prawda, i leży. Mąż się w dzień położył i leży. Dobiera się do niego jakaś drapieżna ryba. Naprawdę. Nie patrzmy w kółko na to, co widać. To nie jest ciekawe. Wędkarze się gapią na to, czego nie widać. Rozpatrują znaki, odczytują znaki. Są cierpliwi, czekają. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci. Nie ma żadnej ryby. Idą następny raz. My przychodzimy raz do kościoła, raz do spowiedzi. Nic mi nie dało, więcej nie przyjdę. Z takiej z ciebie wędkarz? Ty się załamujesz po tym jednej akcji wędkarskiej, przy której nic nie złapałeś? Trzeba być cierpliwym. Mówiłem wam. Ryzykują życiem. To już ci prawdziwi, nie tyle wędkarze, co rybacy, którzy wypływają na morze teraz bezpiecznie, ale ciągle się trafiają jakieś katastrofy także i na naszym Bałtyku. I są pokorni, że nieraz nic nie złowisz. Wrócisz i masz puste ręce. Także to jest fascynujące, że każdy chrześcijanin powinien być właśnie specjalistą od obserwacji, specjalistą od wyczuwania i łowienia rzeczy niewidzialnych. Ale dzisiaj jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał rybaków, no i w zasadzie powołał ich, bo byli rybakami. Tak byśmy to napisali my, ale w Piśmie Świętym jest napisane trochę inaczej. Zobaczył dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. No i teraz, proszę Państwa, zagwozdka. Po co to jest napisane? Po co jest napisane, że zobaczył wędkarzy, jak zarzucali sieć w jezioro? Ja wam mówię, Pismo Święte jest to najbardziej napisana oszczędnie książka na ziemi. Tam Duch Święty nad każdym przecinkiem myślał, nad każdą kropką. Jeśli jest napisane, że zobaczył ich, jak zarzucali sieć w jezioro, to jest bardzo potrzebne, że zarzucali sieć w jezioro. I tak się Panu Bogu spodobali przy zarzucaniu sieci w jezioro, że ich powołał. No i teraz chciałbym się powiedzieć konia z rzędem, powiedziałbym tak, kto zgadnie, dlaczego to jest zarzucanie sieci w jezioro, ale może ktoś wie, ja nie mam konia, więc nie będę tak mówił. Dlaczego? Czy Państwo zarzucaliście kiedyś sieć w jezioro? Ośmielam się myśleć, że nikt z was chyba nie zarzucał. Ale wędki toście z łódki zarzucali. Ja zarzucałem w zeszłym roku w wakacje z moim przyjacielem. I Bóg mi dał tą łaskę zarzucania wędki w jezioro na Mazurach, że ja chyba wiem, o co Panu Jezusowi chodziło. Bo wędkę w jezioro jest bardzo trudno zarzucić, kiedy się stoi na łódce. W ogóle, proszę Państwa, na łódce jest trudno stać. Ja wam kiedyś opowiadałem, jak się z kolegą chciałem zamienić miejscami na łódce, to przypłynęliśmy do brzegu, zamieniliśmy się miejscami i popłynęliśmy z powrotem na środek jeziora. Bo na środku jeziora zamieniać się miejscami na łódce to jest 50% gwarantowanej kąpieli. A zarzucić, proszę Państwa, żeby zarzucić, trzeba mocno machnąć. Można tak puch 20 centymetrów od łódki, ale to śmiechu warte. Trzeba machnąć naprawdę na 15 metrów. Trzeba wziąć zamach. Trzeba rzucić, trzeba się wychylić. I na czym polega problem? Żeby nie wpaść do wody. Ilu, ja się domyślam, wędkarzy, jak się stoi na pomoście, jak się stoi na ziemi, to ma się mocną oparcie, można sobie zrzucać, można się wyginać. Ale na łódce się wyginać. Zarzucić sieć daleko, ale nie polecieć za siecią. Zarzucić sieć daleko, machnąć, wygiąć się, ale pozostać w swoim miejscu. Proszę Państwa, jestem przekonany, że każdy z was, każdy z nas i ja, moglibyśmy opowiedzieć taką historię w naszym życiu, że zarzuciliśmy sieć i polecieliśmy za siecią. Kolega zapoznał kolegę, zarzucił sieć na jego myśli. Co za osobowość, jaki ciekawy kumpel, ile on wie. I zatracamy swoją tożsamość. To, co Państwu mówiłem. Jaką lubisz muzykę? Taką jak Marek. Gdzie jedziesz na Rzymowisko? Razem z Markiem. Co sądzisz o polityce? Marek mówił, że PO jest wspaniałe.
zarzucił tak sieć na Marka, że poleciał już, stracił swoją tożsamość. Proszę Państwa, informatyka. Ktoś zarzucił sieć na komputery. Poszedł. Już nie ma go w domu, nie ma go w świecie, nie wie jak się nazywa, ma tylko swoje niki, Gośka 16, Beata 24, siedzi na naszej klasie od rana do wieczora, listę sprawdza, szuka starych miłości. Proszę Państwa, my na wiele rzeczy zarzucamy sieci. Czy na studia, czy na pracę. Ktoś założył firmę, dobrze, zarzucił sieć na pieniądze, dobrze, pieniądze potrzebne dla żony i dla dzieci. Jak zarzucił sieć na pieniądze, jak poleciał za siecią, to żona go nie ma, dzieci go nie mają, wraca do domu, odbiera telefony, partia komputerów z Hongkongu, jutro będę na lotnisku, słuchaj, musisz to konto otworzyć, założyć. Nie ma człowieka. Sztuką chrześcijanina jest zaangażować się w wiele spraw. Notabene można zarzucić sieć na religię i polecieć. To, co Państwu mówiłem, nie jedna kobieta zarzuciła sieć na religię. Jak zarzuciła sieć na religię, to już mąż jej nie widział w domu. Ona tylko różańce, księża, zjazdy, grupy, sympozja religijne, z męża do spowiedzi wysyła, dzieci do pacierza wysyła. Poleciała za tą siecią. Sztuka polega na dojrzała osobowość, zarzuca sieci na różne rzeczy. I na pieniądze, i na komputer, i na znajomość, ale ciągle ja jestem ja. Ja jestem sobą, stoję na łodzi, nie poleciałem. Domyślacie się Państwo, że najbardziej niebezpiecznym zarzuceniem sieci, że można za nim polecieć, to jest zarzucenie w relacji damsko-męskiej. Jak się zarzuci uczucia, to tak jest obrazowo, jak dziewczyna zarzuci sieć na chłopaka albo chłopak na dziewczynę. To można nieprawdopodobnie polecieć i żeby jeszcze się przy tym problemie chwilę zatrzymać, odwołam się do przykładu, do obrazu, znanego nam wszystkim, więc nie było o tym dzisiaj w czytaniach, z Księgi Rodzaju. Kiedy Adam przeżywał w raju problem. No właśnie, Adam był w raju i w raju miał problem. I w raju z pewnego powodu cierpiał. Wiecie, jaki to był problem? Jest taki problem, który dotyka ludzi wszędzie, nawet w raju. Samotność. Adam był sam. Miał wszystko, kozy, krowy, banany, wszystko miał za darmochę. Nic. Samotny był, źle mu było. I wtedy co Pan Bóg zrobił? Pogrążył go we śnie i wyjął mu kawałek boku i z tego boku zrobił kobietę. Niektórzy egzegeci mówią tak. Dopóki kobieta była w Adamie, w tym boku, była w nim ta kobieta, to on spał. Kiedy kobieta jest w mężczyźnie, kiedy się wpisze w niego, wejdzie w niego, tak się wbuduje w niego jako kawałek części, mężczyzna zaczyna spać. Niejedna kobieta właśnie mówi, co ten mój mąż taki jakiś bierny, marny, jakiś senny chodzi, energii w nim nie ma, entuzjazmu w nim nie ma. Kobieto, bo ty jesteś w nim cały czas. Miłość to nie jest to, że ktoś we mnie wchodzi. Miłość polega na partnerstwie. To słowo jest takie trochę podejrzliwe, bo to się mówi o partnerstwie, to nie znaczy jakiejś takiej totalnej równowagi. Pozwolę sobie urozmaicić, mam nadzieję, że tak się stanie, moją wypowiedź wczorajszą anegdotą. Mój kolega ksiądz mi, który chodzi po kolędzie, dużo opowiadał o innym księdzu, który chodząc po kolędzie, ludzie mówili, proszę księdza, czy ksiądz już był pod 19? Nie. Oj, proszę księdza, tam jest taka sytuacja, że ten pan jest tak zdominowany przez żonę, jakby ksiądz mógł zwrócić na to uwagę. Jest następny mieszkaniec. Czy ksiądz idzie pod 19? Idę. Czy księdza, zobaczy ksiądz tego faceta? Nieprawdopodobne. W ogóle nie żyje gościu. Chodzi, ale nie żyje. W następnym mieszkaniu. Czy księdza, wybiera się ksiądz pod 19? Tam jest nie... I on już tak się napalił. Co w to tą 19 będzie? I kiedy przyszedł, otworzyła mu kobieta. Ksiądz mówi, pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Czy państwo sobie życzą księdza? Życzymy sobie. Czy się pomodlimy? Ta kobieta mówi, oczekuję tego. Państwo jesteście dawno po ślubie, 20 lat. A czy państwo jesteście szczęśliwi? Oczywiście. A czy pani mąż jest tego samego zdania? Proszę księdza, ja się o dobrego męża modliłam, to mam. On się nie modlił, to ma jak ma. Więc, proszę państwa, małżeństwo jest złe, kiedy ktoś nad kim zaczyna dominować. Ale proszę, wróćmy do Biblii z tych wycieczek kolędowych, że kiedy Pan Bóg wyjął, to jest bardzo ważne, wyjął to ciało, z którego stworzył Ewę, to popatrzcie, jeszcze raz powtórzę, w Piśmie Świętym nie ma nic niepotrzebnego. Jest napisane, zapełnił Bóg Adama ciałem. Po co? Żeby kobieta tam nie wróciła.
Adam jest wypełniony przez Pana Boga do końca. Bóg zapełnił. Jest użyte słowo hebrajskie sagar, które było użyte też, kiedy jest napisane, że Noe zamknął arkę. Już wszystkie zwierzęta weszły, Noe z rodziną wszedł i zamknięta została arka, zaryglowana. Otóż Bóg zaryglował bok Adama. Zamknął stanowczo bok Adama. I każdy człowiek jest jakąś pełnią. Zamyka, żeby Ewa tam nie wróciła. Kobieta ma nie wejść w mężczyznę, w jego osobowość. Mężczyzna nie ma wejść w osobowość kobiety. Oni mają, miłość polega na tym, że ja jestem ja, ty jesteś Ewa, ja jestem Adam i miłuję cię. Natomiast, proszę Państwa, nie powinniśmy sobie mówić, wy, którzy jesteście w relacji chłopak-dziewczyna, kochacie się, narzeczony, narzeczona, mąż-żona, nie powinniście sobie mówić, jesteś moją cząstką. Nie, proszę Państwa, to jest źle. Jesteś sensem mojego życia. To jest źle, kiedy dziewczyna stała się sensem życia chłopaka. To ona w niego weszła. Żyć bez ciebie nie mogę. Tak się nieraz mówi. Jeśli jest to taka miła przenośnia, że dziewczyna to lubi usłyszeć, a chłopak mówi, żyć bez ciebie nie mogę, no to tam możemy, ale jeśli ktoś naprawdę mówi, żyć bez ciebie nie mogę, to jest źle. Bo proszę Państwa, bo ktoś z nich po śmierci męża lub żony, kiedy owdowieje, będzie musiał żyć sam. I to jest źle, kiedy dziewczyna zostawia chłopaka, a on myśli o samobójstwie i on mówi, ja nie potrafię oddychać, żyć, bo ona się stała moją częścią. To nie była miłość, to było uzależnienie. Dzisiaj się ludzie uzależniają od siebie. Na czym to polega? Że czujemy te swoje braki, czujemy tą swoją wewnętrzną pustkę i jak się kogoś dorwiemy, to jak wampiry, zsiemy krew po prostu. Nazywamy to miłością, uczuciem, pięknem świata, a to jest uzależnienie. Proszę Państwa, jeśli ktoś powie, jak jeszcze raz tak zrobisz, to cię rzucę. Jeśli masz wyrzuty sumienia, to przeproś i powiedz, nie rzucaj mnie, przepraszam cię. A jeśli masz czyste sumienie, to powiedz, to mnie rzuć. Jak to? To ty tak lekko to mówisz? Tak. I co, tak będziesz potrafił żyć bez ciebie? Będzie mi smutno, zwłaszcza na początku, ale potrafię żyć bez ciebie. Bóg jest moim Bogiem. On jest moim sensem. On jest moją cząstką. Bez Niego bym żyć nie potrafił. Bez Ciebie potrafię. Po czym się jeszcze poznaje uzależnienie od miłości? Że się człowiek na maksa poświęca. Wszystko zaniedbuje. Matkę zaniedbuje. Studia zaniedbuje. Kolegów zaniedbuje. Tylko dla dziewczyny. Róże jej przed klatką schodową układa. Porynnie do niej wchodzi. Pisze wiersze. SMS-uje. W nocy, kochanie, trzecia nad ranem. Jak ci się śpi? Obudziłem cię. Przepraszam. Proszę Państwa, poświęcenie jest nieprawdopodobne. Szału się dostaje, żeby zaimponować. Ale masz mi być za to wdzięczna. Pojechałem dla ciebie załatwić ci lekarstwo do Zakopanego. Pojechałem miejsca załatwić. Samochód odśnieżałem o 5 rano. Ale gdzie twoja wdzięczność? No pochwal mnie trochę, że ja dla ciebie tyle robię. To jest uzależnienie. I oczekujemy za to wielkiej wdzięczności. Musisz być mi wdzięczny. Człowiek uzależniony z czasem traci poczucie wartości. Traci poczucie wartości, bo nas nikt nie nasyci. Żaden człowiek, żadna kobieta nie nasyci mężczyzna, ani mężczyzna kobiety. I następuje rozgoryczenie. Ja się tak poświęcam, ja to dla ciebie robię. Jedna dziewczyna powie, Boga dla ciebie zostawiłam, przykazania złamałam, dziewictwo ci oddałam, a ciągle jest jakaś pustka. Musimy to wyjaśnić. Słuchaj, muszę do ciebie zadzwonić, musimy ci wyjaśnić. Przepraszam, że dzwonię, ale chciałem wyjaśnić ostatnie twoje wyjaśnienie. A propos twojego ostatniego wyjaśnienia, druga w nocy, oni gadają, Skype, stuka, wszystko, wyjaśniamy, maile, SMS-y. Wyjaśnienie do 740 twojego wyjaśnienia. Otóż wyjaśniam ci, że nie miałem wtedy na myśli tego i już zaplątanie, przepraszam, wymiotować się chcę tą relacją. Bóg zapełnił bok Adama. Jesteś pełny jako mężczyzna. Jesteś pełna. Musimy wypuścić z siebie ludzi. Wiecie, na czym polega wolność chrześcijańska? Oczyszczam się z ludzi, których połknąłem i chciałem połknąć, bez których powiedziałem sobie, nie mogę żyć. Mogę żyć. Mogę żyć bez mamy, mogę żyć bez ojca. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Z największym szacunkiem podchodzę do takich sytuacji, nigdy takiej nie miałem, że rodzicom ginie dziecko i oni tracą wiarę w Boga, oni tracą sens życia, im się w ogóle nie chce żyć, rzucają pracę, wszystko marnieje, bo nie, proszę Państwa, nam się nawet od najukochańszych dzieci nie wolno tak uzależnić. To nie jest miłość. Żeby odzyskać tożsamość, trzeba oczyścić siebie.
Otóż właśnie rzucić sieć. Codziennie rzucamy sieć na dzieci, na przyjaciółkę, na narzeczoną, na kochanego. Rzucam swoje serce, uczucia, ale stoję w miejscu. To jest sztuka. Jak pojedziecie na wakacje, porzucajcie trochę wędką z łódki. Tylko najlepiej na płytkim tym, bo się można skąpać. Łódka się trzęsie, jak nasza tożsamość. Drżymy cali, jak wstajemy. Na siedząco się niewygodnie wędką zarzuca. I kiedy Pan Bóg zobaczył, jacy oni są nieprawdopodobni, że potrafią tą sieć machnąć na 15 metrów, ale na łódce stoją cały czas. Są sobą, są na łódce rybakami. Nie zmieszali się z rybami, bo jak wędkarz poleci, to się sam w tą sieć zaplącze z rybami i tak razem patrzy twarz w twarz jakiemuś sumowi czy szczupakowi. Rzuć się w świat, rzuć się w dziewczynę, rzuć się w małżeństwo, ale zostań sobą. Nie strać swojej tożsamości w żadnej relacji, w żadnym hobby, w żadnej pracy. I proszę Państwa, zagadek ciąg dalszy. Jezus poszedł dalej i zobaczył dwóch braci, Jakuba i Jana, jak ze swoim ojcem naprawiali w łodzi swoje sieci. Ich też powołał. Po co to jest napisane, jak naprawiali sieci? Ja tu Państwu często mówię, że facet to powinien być zdobywcą Mount Everestu, miecz, strzelba, armata, komando, stwardziel, ochroniarz. Ale prawdziwy facet umie naprawić sieci. A przyznacie, że jest to jedna z najbardziej żmudnych zajęć. Żeby się te wszystkie oczka nie pomyliły. Ilu facetów przy trzecim oczku powiedziało, ja mam to w nosie, tamte sieci, mi się to wszystko plącze. Nie. Mężczyzna potrafi zarzucić sieć na 20 metrów. Ale prawdziwy mężczyzna potrafi z igiełką, może nie taką małą do tych sieci, to oni mieli jakieś wielkie tam igły, patyki, tak misternie to robić, tak się skoncentrować na drobiazgach. I kiedy Jezus zobaczył tych dwóch braci, ale proszę zwrócić uwagę, nasz temat, który przerabiamy ostatnio, naprawiali w łodzi swe sieci razem ze swoim ojcem Zebedeuszem. Wiesz, kiedy się staniesz facetem? Kiedy cię ojciec nauczy naprawiać sieci. Ojciec ich uczył. Proszę, jaki mamy piękny w Biblii obraz. Tych dwóch młodych ludzi, braciszków siedzi, a tata z nimi. Pewnie ich tam, oni już pewnie się chcieli urwać z tej roboty, bo dla faceta taka robota sieci to jest trudna sprawa. Ale musimy się orientować w sieciach, jak te oczka. Wystarczy, że jednego oka sieci niedobrze zszyjesz. Rozpruje się cała sieć, cała robota na darmo. Cała robota na darmo. Wszystkie już strony z internetu wyrzuciłem, wykasowałem. Tylko taką jedną, no ale ona taka blondynka, podobna do mojej dziewczyny, takie ładne zdjęcia. Jedną sobie zostawiłem, jednej sieci nie zszyłem do końca, jednego oczka. I ci za parę tygodni może tak cała sieć pójść, że hej. Trzeba wyczyścić do końca, sieć trzeba zszyć do końca. I tak to tak z grubsza. Naprawiliście sieci? Z grubsza, tak? Żeśmy z grubsza naprawili. Nie ma z grubsza. Z grubsza to można śnieg odgarnąć przed domem i też się można poślizgnąć. Trzeba naprawić sieci do końca. Panowie, ta misterna robota, której nieraz nie lubimy, która nas nieraz drażni, ile wymaga opanowania. Pamiętacie, co mówi celtyckie przysłowie? Nie dawaj miecza komuś, kto nie umie tańczyć. Żeby się nauczyć tańczyć, trzeba właśnie umieć dokonywać tej koordynacji kończyn górnych z kończynami dolnymi, jeszcze w to wszystko wpleść kręgosłup i ustawienie głowy, jeszcze kobietę prowadzić i zabawiać ją rozmową. Na litość boską, wszelki ukłon dla panów, którzy potrafią tańczyć. Wyższa szkoła jazdy. Ale jeśli nie nauczysz się tej harmonii, że w czasie wirowania, kiedy cię ten zapach, perfum twojej dziewczyny otacza, a ty jeszcze z nią dyskutujesz o sztuce współczesnej, jeśli się tego nie nauczysz, to nie walcz mieczem. Bo jak wyjmiesz miecz i zaczniesz machać, to się sam pokaleczysz. Sam sobie głowę utniesz. Dlatego starożytni Celtowie mówili, nie dawaj miecza nikomu, kto nie umie tańczyć. Nie bierz za męża chłopaka, który nie umie naprawić sieci. Możesz go sprawdzić na jakiejś bluzce podartej. Musi pierw umieć pokonać samego siebie, pokonać złość, bo nas przy takich misternych robotach to bierze, no coś bierze, ja w kościele nie powiem, co nas bierze. A trzeba pokonać. Musisz pierw, zanim wygrasz bitwę o twojego syna, którego może będą bić w szkole, którego ktoś będzie molestował, pierw musisz wygrać bitwę z takimi małymi papierosami, z ustnikiem, wiesz? Takie ludziki do ciebie małe przychodzą z ustnikiem, Marlboro się lighty nazywają i ty już 12 lat z nimi walczysz. Już ich wyrzucałeś do kanalizacji, a oni wracały z kiosku ruchu.
Żona ci je wyrzucała. Patrzysz, a kumpel mówi, mam jeszcze jednego. Zapalimy i nie możesz pokonać takich małych ludzików. Klawiaturek nie możesz pokonać. Wiesz, jak to się stuka www i tak dalej, pl. I nie możesz z tym paluszkiem wygrać, który ci ciągle wstukuje takie brzydkie adresy. I nie możesz tego pokonać. Gdybyś wielkie walki toczył w Europie, to byś pokonał Hitlera, Stalina. Tylko z tą klawiaturą nie możesz wygrać. Naprawiali sieci. Nieprawdopodobna scena. I tu się Jezusowi spodobali. Tamci jak zarzucali sieci, ci jak naprawiali sieci. Panować nad sobą, nad ciemnością. Widzicie, wszystkie te procesy są potrzebne do tego, o czym mówimy sobie od 3 tygodni. Wielu z nas, panów i pań, nie przeszliśmy całości tego procesu stawania się dojrzałymi mężczyznami i kobietami. Jesteśmy mężczyznami niedokończonymi, biologicznie dokończonymi. Inteligencja dokończona, ale duch tu. Jeszcze musimy szyć parę sieci. Jeszcze musimy pozarzucać trochę wędki, żeby nauczyć się tego, co zachwyciło Jezusa w apostołach. I dlatego tego niedokończonego chłopca trzeba wskrzesić. Bóg go wskrzesza. My go usypiamy, bo my go nie lubimy, bo to mazga i ciamajda, niedorajda, niedojda taki ten. Teraz prowadzimy firmę komputerową. Od rano się chłopak budzi, mówi, kim ja jestem? A, mam firmę komputerową. Matka, śniadanie. Jesteś chłopcem i Bóg go chce wskrzesić i doprowadza cię do sytuacji, kiedy znowu ci nie wyszło. Przepraszam, na przykład właśnie problemy z masturbacją, z czystością. Widzisz, taki jesteś wielki, a nie możesz sobie poradzić z czystością. Bo Bóg mówi, nie pozwolę ci prowadzić firmy komputerowej, która jest dla ciebie snem i iluzją. Musisz wrócić, bo temu chłopcu, który ciągle szuka jakiegoś szpanu, popisu, ojciec chce powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. Już ci powiedziała dziewczyna, jesteś dla mnie ważny. Kontrahent ci powiedział, jesteś dla mnie ważny. Klient ci powiedział, proszę pana, ale pana firma jest niesamowita, jest pan dla mnie naprawdę najważniejszym partnerem w biznesie. Ale jeszcze ci tego ojciec nie powiedział. Nikt nam nie zastąpi tych słów od ojca. Jesteś dla mnie ważny. Może nam to cały świat powiedzieć. Może nam to cały świat powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. Jak ci ojciec nie powiedział, to ciągle będziesz w głębi serca miał, a ja jestem nieważny, chociaż takie wrażenie robię na wielu ludziach. Ojciec ma powiedzieć, jesteś ważny, jesteś kochany, bardziej niż możesz to sobie wyobrazić, ale jeszcze jedna rzecz od razu za tym idzie. Nie jesteś pępkiem świata. Proszę Państwa, żeby było jasne, znam rodziców, którzy tak mówili dzieciom, że jesteś ważny, że właśnie babcia bez ciebie żyć nie może, że potem ten sam wnuczek tą samą babcię wykańczał. Znam konkretne przykłady, no już nie będę opowiadał. Niszczył swoich rodziców, jeśli zrobili go pępkiem świata, jeśli go rozpieścili, jeśli go rozpuścili jak bicz dziadowski. Nie na tym polega mówienie młodemu człowiekowi, jesteś ważny. Jesteś ważny, jesteś kochany, ale musisz być tatusiowi posłuszny. I dzisiaj będziemy cały dzień pracować. I przez to się chłopak właśnie czuje ważny. Dlaczego wielu mężczyzn, zresztą i dziewczyn, nie wierzy w to, że Bóg może zrobić cud w ich życiu? Piękne to jest stwierdzenie. Dlatego, że ich tata nie robił cudów w życiu w dzieciństwie. Od czego jest ojciec? Drodzy panowie, którzy jesteście ojcami, błagam was z tego miejsca. Róbcie cuda swoim dzieciom. Potraficie. Opowiadałem o mojej fascynacji koleją. Kiedyś, jak byłem kajtkiem, już nie pamiętam, miałem 3 lata, z moim ojcem gdzieś byliśmy, nie pamiętam, Dworzec Południowy, te rejony tam, Piaseczna. I szliśmy koło jakiejś bocznicy kolejowej i stały wagony. Dla mnie wagony to Bóg. To Bóg, Jezus Maria, wagon. I mój ojciec, proszę Państwa, nie uwierzycie, podszedł i otworzył wagon towarowy. Ja po prostu mało się nie przewróciłem. Święty wagon, transcendentny wagon towarowy, bóstwo zwagonione, on podszedł i otworzył. I mówił do mnie, chcesz zajrzeć? Chodź. I podsadził mnie. I ja zajrzałem do wagonu. Proszę Państwa, wiele rzeczy nie pamiętam. Ja egzaminu na pierwszą komunię nie pamiętam. Ale jak mnie tata wsadził do wagonu towarowego, to pamiętam. Tata zrobił cud. Jak jeden chłopak opowiadał, tata przyniósł petardy do domu na Sylwestra. Wziął chłopaka, powiedział, chodź, zrobimy numer. Utoczyli kulę ze śniegu. Tata wsadził petardę w kulę od śniegu i odpalił. Jak huknęło. Tata to ma głowę, widzicie panie? Jeden facet mi mówi, dobrze, że mam dziecko, mogę sobie postrzelać z petard. Bo pamiętajcie, drogie panie, każdy facet jest piromanem. Każdy facet jest piromanem. Ale tata ma robić cuda.
Tata normalnie kiedyś wziął kosę. Tata kiedyś konia wyprowadził ze stajni. Ja nie mogę. A jeśli twój tata nie robił takich cudów dla ciebie, to ty dzisiaj nie możesz uwierzyć, że ten Bóg Ojciec w niebie robi cuda. Po to robi tata cuda dla syna w młodości, żeby mu otworzyć świat. I w ten sposób chłopak chodzi w ten drugi etap kowboja. Kiedy chłopiec już nawet wie, tatusiu, ja jestem przez ciebie kochany, wiem, powiedziałeś mi to, ale tatusiu, czy ja jako chłopak mam wszystko, co potrzeba? Czy ja jestem dzielny? Już nie będę o tym mówił, o tym procesie inicjacji, te wszystkie wyprawy z ojcem, te wszystkie jeżdżenia samochodem. Wczoraj mi jeden chłopak opowiadał, no chłopak, już mężczyzna, proszę księdza, tata w wieku 15 lat dał mi WFM-kę. Wiem, ty miałeś prawo jazdy? Nie, do dziś nie mam. Ale jeździłem po Otwocku, tam po tych polach różnych coś. Tata mi dał WFM-kę. Pamiętajcie, lepiej jak dziecko złamie sobie rękę, niż złamać mu serce, zabierając mu WFM-ki, zabierając mu samochody, zabierając mu korkowce, zabierając mu szpady. Kontrolować trzeba. Nie da się upilnować. Nieraz coś się stanie. Nieraz ta petarda będzie za mocna. Chłopcy w jednej rodzinie odkryli, że najlepiej petardy wybuchają, wiecie gdzie? W skrzynkach na listy. No i co zrobić? No ale odpalili parę petard, zanim ich zlokalizowano, że to nie terroryści Osamy Bin Ladena, tylko tu sąsiedzi. Ale oni to muszą zrobić, bo o co chodzi? Chłopak się musi dowiedzieć jednego. Mam wszystko, jestem silny i mogę tym służyć ludziom. Pierw musi się przekonać, że jest silny. Potem mu się dopiero powie, że ta siła jest dla innych. Ta siła będzie dla twojej żony. Nie chodzi tu o zabawy. Nie chodzi tu o chodzenie w górach dla samego zdobywania szczytów. Zaliczyłem rysy, zaliczyłem świnicę, zaliczyłem gerlach. Ale mam punktację. Tylko zaliczyłem gerlach, żeby potem być twardszym w rozmowie z synami, mocniejszym duchowo w rozmowie z żoną. To nie jest zabawa, zabawa dla zabawy. Mężczyzna musi się dowiedzieć, że ma siłę. Proszę zwrócić uwagę wszystkie postacie biblijne. Abraham setki kilometrów przewędrował. Mojżesz tak samo. Dawid wojny toczył. Piotr gdzieś tam chodził po jeziorze. Paweł, no to w ogóle film kryminalny i sensacyjny można nakręcić. Panowie, my się musimy dowiedzieć, że mamy siłę. Jeśli trzeba, to powiedz do dziewczyny, spadam na tydzień, spakuj plecak i jedź w góry. Nie szarżuj, nie szarżuj, jest zima. Zapytaj się kogoś doświadczonego, jaką traskę można teraz zrobić, żeby było bezpiecznie, ale żeby się nieźle spocić. Powiedzą ci w schronisku i zrób tą trasę. Trzeba się dokończyć. Tylko pamiętajcie, wszystko po kolei. Jeśli pierw nie staniesz się chłopcem, który usłyszy od ojca, jesteś kochany, a ktoś cię będzie próbował wprowadzić etap kowboja, to stanie się dla ciebie sadystą. I wielu chłopców, ojciec nie przekonał chłopca, że go kocha, tylko kazał mu pracować, kazał mu wchodzić na góry, kazał mu pływać. I chłopak wcale nie czuł się kowbojem. Stał się więźniem swojego sadysty tatusia, który próbował zrobić z niego wyczynowca. Pierw zaczyna się miłość, a potem zaczynają się wymagania, twardość i zmaganie się ze swoim ciałem. Nawet warto o tym powiedzieć dwa słowa, że to wszystko się powinno dokonywać na otwartym powietrzu. Proszę zwrócić uwagę, jak nas przyroda wychowuje. Jak siedzimy w domu, to możemy sobie zrobić dzień, zapalić światło, zgasić światło, zrobić noc, otworzyć okno, będzie zimno, podkręcić kaloryfer, będzie ciepło. I tak człowiek uczy się kontrolować wszystko. W domciu mamy wygodnie. Mama za dużo gada, drzwi można zamknąć. Zachciało mi się rozmawiać z kumplem, cyk, już rozmawiam z kumplem, a pójdź w góry bez telefonu komórkowego. Nie wiesz, co będzie za 2 godziny. Nie podkręcisz sobie kaloryfera w Dolinie Chochołowskiej. Nie zapalisz sobie światła, jak ci zacznie gasnąć nad Ornakiem. Trudno, trzeba będzie wędrować po ciemku. Przyroda uczy nas pokory, dlatego wielu ludzi nie cierpi. Proszę Państwa, nawet chodzić na spacer to jest zmaganie się z jakąś przyrodą. Nawet kupić sobie rower i w Warszawie nad Wisłą pojeździć to jest zmaganie się z przyrodą. My często lubimy tylko właśnie zamknięte pomieszczenia, bo tam nad wszystkim panujemy. Natomiast zmaganie się w świecie przyrody jest stokroć bardziej skuteczne. Trzeba znaleźć swoich mistrzów. To może być nawet ktoś, kogo osobiście nie poznamy. Moim wielkim mistrzem życia duchowego był ksiądz Aleksander Fedorowicz. Zmarł w 65 roku, ja miałem wtedy 5 lat. Nigdy go nie spotkałem, ale przeczytałem jego wszystkie książki. Przewertowałem całe archiwum o nim. Robiłem sobie notatki z jego myśli. Niesamowicie na mnie wpłynął. I mam paru takich facetów, którzy do dzisiaj są dla mnie moimi mistrzami. Mężczyzna musi mieć swoich mistrzów, mentorów, tych, którzy będą go wprowadzać w tajniki i pouczać. Jezus Chrystus wybrał rybaków. Potrzebny mu jesteś ty i ja jako kapłan, ty może też, jeśli się
nie ożeniłeś jeszcze jako kapłan, ale nawet jako człowiek świecki mąż, potrzebny mu jesteś, jako rybak. Będziesz musiał złowić swoje dzieci do Królestwa Niebieskiego. Spłodzić to spłodzić, ale złowić dla Królestwa Niebieskiego to jest wyższa szkoła jazdy. Dlatego ćwiczmy to rzucanie sieci, szyjmy sieci. Może się komuś popruło, może ktoś misternie budował swoją duchowość, chodził do spowiedzi, jeździł na rekolekcje, a wczoraj mu się cała sieć w sobotę rozpruła. I mówi, nie, no ja od nowa nie zaczynam, już mi się nie chce. Zacznij od dzisiejszej niedzieli. Nitka, igła, siadaj i szyj. Jutro od poniedziałku zacznij misternie, oczko po oczku, a jak już zszyjesz, to zarzucisz. Prośmy Boga o mocną tożsamość dla nas wszystkich, żebyśmy zarzucając sieci nie polecieli gdzieś bezmyślnie i w sposób jakiś zniewolony, żebyśmy zawsze trwali w tożsamości synów Bożych. Amen.